Lasy Państwowe zrobiły audyt i wyszło w nim coś ciekawego, że polityk PiS Dariusz Matecki zarobił w tej instytucji w sumie ponad 300 tysięcy złotych, a w siedzibie Lasów Państwowych w Warszawie pojawił się 5 razy. Lasy Państwowe chcą, by Matecki pieniądze zwrócił. Składają też zawiadomienie do prokuratury. O szczegółach Artur Molenda. Grójecka 127 w Warszawie. To tu, według Lasów Państwowych, Dariusz Matecki zarobił ponad 300 tysięcy złotych. To tu pojawił się zaledwie 5 razy i to ta instytucja zawiadamia teraz prokuraturę. Z tytułu niewykonywania pracy i pobierania gaży za rzekomo wykonywaną pracę na rzecz Lasów Państwowych. Matecki zatrudnienie w Lasach Państwowych znalazł zanim jeszcze został posłem suwerennej Polski. Wtedy instytucja ta podlegała jego partyjnemu koledze Michałowi Wosiowi. Po dokładnym zapoznaniu się z dodatkowymi materiałami będziemy podejmowali decyzję, czy to postępowanie będzie prowadzone na terenie Warszawy, czy też w innym miejscu. Mowa o Szczecinie, bo to tam po ponad 2 latach przeniósł się Matecki. W oddziale lasów zarobił kolejne pieniądze, tam też miał się pojawiać sporadycznie. Że zajmował się organizowaniem siatki hejterów, więc pozwoli pani, że pozostawię to pytanie otwarte. Z tego co wiem i z tego co tłumaczy pan poseł, zajmował się kontaktami z mediami, mediami społecznościowymi. A myślę, że dostanie zarzut. Adam Zadworny z Gazety Wyborczej zapoznał się z dokumentami zgromadzonymi przez NIK. Izba wzięła pod lupę poprzednie miejsce pracy polityka PiSu. Co ustalili kontrolerzy? Za pieniądze Lasów Państwowych Matecki nazywał na przykład ówczesnego lidera opozycji, czyli Donalda Tuska, kłamcą i kolaborantem. Lasy Państwowe chcą, by Matecki pieniądze zwrócił w sumie prawie 500 000 złotych. Padają wprost oskarżenia o oszustwo i zarobki na pozornej umowie. Nie słyszeliśmy o takich przypadkach, a Dariusz Matecki na pewno wyjaśni również i tę manipulację. Dzień dobry, panie pośle. Artur Molenda, TVN z tej strony. TVN? Tak. Nie, no bez żartów, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie. Skundlona władza boi się siły internetu bardziej niż własnej nieudolności, grzmi w jego obronie Zbigniew Ziobro. Dzień dobry państwu. Ten sam, któremu podlegał Fundusz Sprawiedliwości. Sprawdźmy powiązania, długo szukać nie trzeba. Dwie fundacje, z którymi jest powiązany Matecki, z funduszu miały dostać 17 milionów złotych. To jest człowiek, który ma tak negatywne skojarzenia w mojej głowie, że nawet nie chcę na jego temat rozmawiać. Oprócz epizodycznych odwiedzin miejsca pracy miał zalogować się do służbowej skrzynki mailowej zaledwie 8 razy. Każdy, kto popatrzy na tę sprawę z bliska, wie doskonale, był przekręt, będzie kara. Dariusz Matecki w ubiegłym roku został posłem, zdobywając niecałe... Panie marszałku, Wysoka Izbo... 15 tysięcy głosów. Dla Faktów, Artur Molenda.